Ja ci powiem tak, ja tu przyjechałem do ciebie zobaczyć, co to za sport, liznąć tego sportu, a nie już o propozycjach myśleć. Ha. Ha. Most! Nie, to nie jest kurwa ściema. Mówię wam poważnie, nie? Siemaneczko, Szuli, witamy was, MMA Solo Team Namysłów, gdzie dzisiaj goszczę Radzika. Siema. Dzisiaj zajebiemy taki porządny trening MMA, bo tutaj kurde coś się szykuje, coś tam myślimy, zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało, więc oglądajcie dalszą część odcinka, bo na pewno będzie się działo, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że nie będzie żygane. Na razie to się szykuje do redukcji, tak jak widać. Wszystko na dobrej drodze. Ostatnio, no faktycznie, troszeczkę schudłeś. Ua, ale się cieszę. 132 kilo, ile było na mat? O, ponad 155. O kurde, no to dzisiaj będzie skoczny jak serenka w tej macie, tak czuję, więc mówię, zapraszamy, oglądamy. Zobaczymy jak wyjdzie. I zaczynamy, jak wiadomo, od rozgrzeweczki, która jest najważniejsza w sportach walki. Po to, żeby nie było żadnych kontuzji. Trzeba się po prostu porządnie rozgrzać. I lecimy sobie po kontuzji. 2 miesiące nic nie robiłem, ale wracam. Bicek jako taki jest jeszcze, więc nieźle. Lecimy z pozycją. Do waleczki, więc tak, prawo jest tyś ręce czy lewo? Prawo. Czyli tak, lewa noga do przodu. Stań sobie tak stabilnie, żebyś stał fajnie. Poskacz sobie z nogą do przodu, nie? Ja wiem o to chodzi. Oj, stój, ręce do góry. Ciasno, trzymaj tak, zobaczymy czy dobrze stoisz. Jest ok. Jest ok. Tutaj mi coś nie pasuje. O, jest ok. Tak, jest okej. I teraz ty poskacz na tym, delikatnie. Tak jest, to jest twoja pozycja. Pamiętaj, to jest stabilnie, fajnie na nogę. Garda. I teraz luźniutko, nie mocno na ten, teraz stop. Nie mocno ruszasz, garda. No. Delikatnie lewa ręka, delikatnie. Hop i wracasz, prawa, hop i lewa, prawa. Hop, hop. Czy robiłeś coś wcześniej? Coś tam widzę, machałeś. Przyznaj się. Coś machał, bo widzę, że ręce wracają, więc... Tu nie jest chłop z pierwszej łapany. Ja mam 4 dychy w tym roku, więc ja musiałem coś robić. No. Kiedyś, wiesz, coś tam robiło. Nie jedyny sport tutaj. Ja się cieszę, że nie padłem po rozgrzewce. Ale nie, kondycja jest, odkąd zacząłem na rowerze codziennie jeździć. To... No, dlatego ten brzuch tak spada, nie? Dokładnie. Tak, lecimy delikatnie, to samo delikatnie. Raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz tak, bo idziesz z ciosem do przodu, raz, no. Dwa, nie? A już patrz, raz, dwa. Aha, czyli co? Raz, dobra. Dwa, nie idź do przodu z nogą, nie? Dobra. Masz raz, dwa, wiesz o co chodzi? Dobra. Raz, dwa i przejście delikatne, przejście do mnie. Normalnie przejście, hop. Raz, dwa, ciasno, tak jest, raz, hop, raz, hop, raz, dwa, hop, hop, tak jest. Trochę bardziej, żeby nie było tu, bo nie masz tej prawej. Ono musi być tu i wkręcić. Wiesz, jak masz tą prawą daleko, to ono nie ma mocy. Patrz tu, wybrasz. Hop. To jest te 3 cm różnica. Do nokautu, dosłownie, nie? To są te 3 cm nokautujące. Ludzie, to raz, dwa. Tak jest. Troszeczkę dalej się tutaj wyciągaj na biodrach, nie? Tak jakbyś deską był i tutaj leci, ale głowa w miejscu, nie? Tylko tak deska. Raz, dwa. Raz, dwa. Oto. Bardziej z prawej nogi na palce też iść, nie? Jak prawą, patrz na mnie. Prawo na palce, widzisz to? Dokręć. Dobra. Raz, dwa, oto! Co dla mnie, tak na pierwszy... Tak, ja tu przyjechałem tak dla zabawy trochę. No. Na pierwszy raz to dla mnie jest ważne, wiesz co, wytrzymam cały ten trening. No. Bo to wiesz, przejście z innej dyscypliny. Nie jest źle, bo niektórzy już po rozgrzewce naprawdę padają. Nie, to jest
Spokojnie. Widzę, to nikt jest, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Ale spokojnie, jeszcze nad tym treningiem delikatnie, delikatnie tutaj popracują, bo zobaczymy możliwości tego tlenu zaraz. Ćwiczenia pod to. Podrasowane. Pyk. Rękawiczki są. Nie wiem, czy wejdą. Wejdą. Jest, kurde. No pierwszy, hop. Spachura. Słuchaj, teraz tak. Ważne jest to, żebyśmy sobie pracowali technicznie, a nie mocno. No ja wiem, to chodzi. Dokładnie. Nie, to widziałem, że na pierwszej tarczy, wiesz, to chodzi właśnie. Żeby się nie napalać, żeby sobie technicznie pracować. Lewa. Ho, prawa. Ho, lewa, prawa. Ho, ho. Tak jest. I spokojnie. Chodzi. Ho. Ho. Tak jest. Chodzisz, chodzisz tutaj, taki bardziej tutaj. O, to hop, hop, hop. Tak jest. Nie podnosi prawej nogi. Bardziej dokręć tu. Dobra. O, tu jest właśnie moc. To z tego, ho, z tego biodra idzie cała moc. Ja wtedy tą łapę czuję, nie? Ho, bardziej biodra. Ho, o to, nie przeciągaj go. Ho, o to. Ho, podwójnie. Ho, ho, tak jest. Jeszcze raz. Ho, ho, lewy, lewy i prawy. Ho, 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 o to. Luźniej troszkę. Lewy, lewy, prawy. Ho, ho, ho. Bardziej z biodra dociągnij. Dobra. Ho, 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 o. Lewy, lewy, prawy, tam i prawy. Ho! Tak jakbyś prawy pierwszy naciągał znowu cięciwe. Dobra, strzelasz. Ho, 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 o to. Ho, ho, hop, ho! Tak jest, zapoczni. Kurwa, ładnie. Nie chcesz tego pierdzielnąć. Pierdzielnąć. Ja nic do siebie nie mam, jak to puszczą, wiesz. Ale dobry rywal, bardzo fajnie. I walki wygrane, więc... Czekaj, to jest pierwszy trening, co to wiesz. Ważne, walimy. No. Raz, dwa, trzy, ten ostatni trochę luźniejszy. Raz, dwa, trzy. Wyżej tutaj łokieć pokaż. Kciuk do góry i tu go wyciągnij. Aha. Tak, i oto, tylko głowa prosto. Raz, dwa, trzy, oto i teraz przyłóż. Ha, 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 o. Jeszcze raz, o. Ha, ha, ha. Ciasniej, wszystko i. Ha, 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 o. Rozluźnij. Bo mi chłopie nadgasy te, łokcie wywalić. Raz, dwa, trzy. Wszystko do gardy. Raz, wraca, raz, wraca, raz, wraca. Hop, hop, ho, oto. Kurwa, to jest mocno, prawda? Hop, hop, ho, o. I prawy prosty do łzu tego całego, do gardy wszystko. Aha. Raz, dwa, trzy, he, o. Jeszcze raz. Szybciej trochę. Hop, 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 ho, ho. Tak jest. Spokojnie na nogach, technicznie, patrzysz. Hop, 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 ho. Ciaśnie wszystko, ciaśnie i lecisz. Hop, 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 ho. O, luz. Ja to jak jestem zapuszczony, to dwa tygodnie mi potrzebne. No. Takiego wiesz, treningu, diety, dwa treningi, nie, to potrafię w dwa tygodnie swoje ciało zrobić jak żółw ninja dosłownie. Ja jestem, powiem ci, zawziąłem się 5 tygodni temu, wszedłem na wagę w niedzielę, zobaczyłem 144 i to. Mówię, o nie. Po 5 tygodniach ważę 132,5, 3 już. I już. Ale leży tak kładka jest dalej. Lepiej, nie? Lepiej, no kurczę, no widzisz, że ja tu skoczę cały czas. I już tam minęło 30 minut, 20 minut. Piąteczka. Piąteczka jeszcze z lat, to nie była dzień. Dokładnie. Dobra, powiedz mi teraz tak, bo ja się mam interesuję. No. Co dla ciebie wszechczasów? Najlepszy czy co? Najlepszy. Najlepszy? Nie, no nie wiem. No najlepszy to John Jones, nie? Według mnie, ale lubię Conorka, nie? Bo jest co oglądać. Fedor. Nie, no Fedor tak, jak najbardziej. Fedor. Ale z, aha, z wszechczasów. Wszystkich, ja mówię wszechczasów. Nie, no to tak, to kiedyś Fedor zgodowałem się na nim i powiem ci, że podszedł każdą moją walką KSW, wszystkich wyganiałem z tego, nie? Ja jestem bardzo wierzącą osobą, wszystkich wyganiałem z pokoju, gdzie przed walką jeszcze się modliłem, sam w pokoju i oglądałem zawsze, taki jest fajny trailer Fedora Emelianki, który zawsze oglądałem przed wejściem. To jest jedyny z wielkich, którego nie poznałem. No. A chciałem bardzo, Aleksandra, poznałem jego brata. Miałem okazję poznać Nogueirę. W tym świecie. Nogueirę, Antonio Rodrigo, miałem okazję poznać bardzo dobrze. Juniora do Santosa, ale starowe im poznałem. A tak, bo ty tam gdzieś na tych zawodach. Arnolda, oni w Brazylii, no. Nie wiesz. Aha, fajnie, kurde. Ja poznałem. Pamiętam.
Overima, tylko nie chcę Ham z nami zdjęcia zrobić. Ale na chyba go poznałem, wiesz? A. Bo to jest kolega mojego kolegi z tego, z Holandii. A. I słuchaj, zapytałem się kiedyś Antonio Nogueira, mówię, według ciebie. Mówi, bo w tamtych czasach, no ja go poznałem w 2014 rok, no nie? No. Mówię, wtedy wiódł Velázquez, no nie? No. Mówię, Velázquez w formie i Fedor w formie, kto? Mówi, jednej rundy by Velázquez nie wytrzymał. Mówi, gdyby to było w czasach, gdzie on się bił z Fedorem? Fedor, wiesz co, Fedor mówił, że jego receptą na sukces jest bieganie. No, z to biegał, no. Cały czas bieg. A ty jest ty tam pracy, kurczę. No tak, dokładnie. Lubiałem gościa, naprawdę. Dalej lubię. Nie, no to jest... Jest, naprawdę. On ci trochę te przegrane tak go podniszczyły, no. Pierwsza przegrana... Ale to wiesz, to już też wiek tak naprawdę, wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, on tą pierwszą przegraną z Werdumem przegrał tak trochę... Przegrał tak trochę na swoje życzenie, tak, trójkątem. Co się wrzucił, no. Wyciągnął mu rękę trójkąta. No. Później z Bigfootem sędziowie przerwali. Później... No ma takiego peszka miał, nie? Później, kurczę, zlał go ten, kategorię niżej, to jest, jak on się nazywa? Kurczę, zapomniałem. Ja też teraz to nie przypomnę. Mam go przed oczami, ale zapomniałem, jak on się nazywa. Parę lat temu. No, to była jedna tak... chyba z jego ostatnich przegranych, nie? Bo on te ostatnie w sumie walki, bo takie przegrywał, nie? Ostatnio z tego co pamiętam, gdzie z Maldonado walczył? Nie powiem ci teraz. Z jakimś Meksykańcem, to tak było dyskusyjnie, że może tak, może tak. Uj, no. Teraz słuchaj, czas na ciebie. Gdzie? Lecimy. Lewa ręka jest taka, że ona ustawia twojego rywala. Masz go tu kąsać, chodzić, dobra. Kąsać, a prawa tam czeka i ma upierdolić jak szerszeń. Tu kąsasz, to, kąsasz, to, tak, kąsasz, to, tak, jak, to, to, tak, i raz, dwa. Ten nastaw się na ten prawy, nie taki mocno. O, tutaj kąsasz, kąsasz, to, kąsasz, to, i hop. Tak? Nie podnoś tej nogi. Ona dobra. Musi iść tutaj, żeby ona miała moc. Bo ty za zawolną tą rękę wyciągasz. Ja muszę, żeby trafić, to muszę się wiesz, podnieść do. Jesteś wolniejszy ode mnie. Nie, raz, dwa, raz, dwa. O, to było to. Bardziej z biodra, nie? Raz, ale bardzo dobrze. Raz i. Hej, tak. Dłuższa ręka, nie bój się jej wyciągnąć. Nie, żeby ona krótka, nie była, wyciągnij ją daleko, dobra. Nie? Jeszcze. O! Teraz było czucie. Bardziej jeszcze troszeczkę dopiąć do tego, nie? No hop, lecisz lewy. Hop! Hop! I chodź, ktoś tu chodzi. Hop! O, tak. Hop! Prawa czeka. Hop! I tak, hop, 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 hop! Tak jest, dłuższe ręce, dalej się. Dobra. Hop! 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 A, dłuższe ręce. Hop! Tą prawą do kciuki, nie bój się przyszło. Hop! 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 O! Tak, ten worek ma latać, nie? I lecisz dalej. Hop! 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 Będące to? Ale jest, powiem wam, że widać, że coś robił wcześniej. To nie jest taki, wiecie, nie? Z łapanki wzięty, bo nie wiem, czy zauważyliście, ręce wracają, a jak wracają, to znaczy, że już coś kiedyś robił. Tarcza mocy, zobaczymy, jaką ma moc. Tak o, ja ci nabijam, tu jest prawy, tu jest lewy sierp, tu jest prawy dół, tu jest lewy prosty, tak? Ja ci będę mówił, jest tak, nie śpiesz się, jest przymierzenie, jebnięcie. Przymierzenie, jebnięcie, nie pam pam, nie pam, dobra. Tylko spokojnie sobie pracujesz, delikatnie, bo chcę zobaczyć twoją moc. Dobra. No zapierdolić to. Tu jest się. Nie, prost. Najpierw zacząłem, ja ci będę mówił, przymierz, jebnię i hop. Hej, o, hop. Ha! Tak, biodro bardziej do góry. Ha! O! Tak! Ho! Ha! Dawaj. Dół. Ha! Patrz, czekaj. Najpierw tak, no. Jak jesteś. No. Staraj się normalnie w gardzie. Tak o, do dołu nakręć ją, jak łuk i wyskakujesz. Aha. Tak jest. Dobra, to samej nakręć, je! Bo tutaj ona nie ma siły, wiesz o co chodzi? Ona pyki z biodra, nie? Pę! O! Stary się prosto, delikatnie. Pech! Tak jest, niżej proszę. Pech! Sierp. Pech! Przyjmiesz. Pech! Oto! Pech! Pech! Prosty. Pech! Mocno przyjmiesz, jebnie. Hop! Pech! O! Ła, no i kurwa. Pech! Da! Pech! Pech! O! Jest dobrze. Ale
Jakbym musiał więcej takich treningów, od razu wszystkim powiem, owijać nadgarstki tak. Tak, jak najbardziej, nie ma wstać właśnie. Nie, nie mam, ale już. Ale dobrze, masz te. Tak, jest mocno ściśnięte, ale... Ale to nie jest to samo, no nie. Jeżeli walczysz, boli cię trochę? Czujesz. To wiesz co, nie to, że boli, ale czuję. Przy mocnych uderzeniach to już czuję. Wiesz co, tak naprawdę? Wiesz, możesz to jest... poczuć jutro. Czyli to jest pierwszy trening, ale gdyby to miał być dziesiąty bez tego, to ktoś nie, będzie nie, wiem o co chodzi, no. Czy umiesz sprawla? Co to jest? Sprawl, czyli takie zwana obrona nóg przed zapasami. Bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Każdy. Ja wyrzucam dobra do tyłu, tak? Ho, najpierw się tego nauczymy. Pokaż, jak to wygląda. Bardzo dobrze, tylko tak. Uginasz delikatnie łokcie. Łokcie no. Proste. Na łokcie tak to robić proste. Na żebyś jak chcesz. Tak możesz, jeżeli cię nadgarstki bolą, możesz sobie robić na pięściach. Tak mogą cię później boleć. Dobra. Tylko nie żebyś skakał, bo niektórzy to robią tak, że wskakują. No. Normalnie połóż. O, jest. Aha. Jesteś. Jesteś. Dobra. Luzieszko. Hop. Sprężynka. Tak. I hop. Bardziej biodra do łaty, głowa do góry. Nie uginaj kolan. Nie uginaj nóg. Rąk, sorry. Nie uginaj rąk. Rąk cały czas prosto. O, ręce prosto. Proste. O, i głowa tu do góry mocno się wygnie. Jeszcze raz. Ręce proste. Hop. Oj, o. Dobra, mamy to. Luz. Teraz zobaczymy trochę tlenu. U wariata. Niedużo. 10 powtórzeń. Słuchaj, teraz ja ci walę piłeczkę. Ty mi odrzucasz i od razu robisz sprawla. Robimy to 10 razy. Dobra. I... Spokojnie, ręce pokładź. Hop. Ta, nie wbiegaj, nie skacz na ręce, tylko połkę. Oto! 5. Tak, no. Szybciej 6. 7. Jeszcze 3. 8. Dyp. O, dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie, naprawdę, z tlenem się stoisz bardzo dobrze, nie? Myślałem, że po rozgrzewce już będzie dętka, ale to widzę. Tyle treningu i powiesz. Podchodzę. Powiedz, że tu masz moc. Ja strasznie nie lubię rozciągania, szczególnie na chwytę, nie? Gdzie jest bardzo o wiele trudniejsze ćwiczenie, nie? Jak pod chwytem. U mnie tego w ogóle brakuje, całego rozciągania. A rozciąganie jest bardzo ważne. Jak ja zacząłem się rozciągać, kurde mi. Ale druga moc przyszła normalnie. Ale ja wiem o tym. Normalnie druga moc. Ja nie wiem skąd ja to mam. A to chyba od rozciągania się skupiłem strasznie, bo jak kiedyś robiłem tak. Jakieś 4 miesiące temu zacząłem się rozciągać. Ogólnie 2 miesiące się teraz nie rozciągają, nie? Ale już wiesz, z tego, no to już wiesz. A 2 miesiące się nie rozciągają. No jest dobrze, chłopie. Nie, chłop, jest naprawdę bardzo dobrze. Dobra, teraz lecimy małe zabawy. Zobaczymy, jak się sobie poradzi z piłeczką refleksówką. Czyli łapiemy na głowę i staramy się... A, pracować. Wiem, co to jest. To znaczy, nie możemy przerosnąć. Takie coś. Czekaj, ci powiększymy trochę. Powiem, większy ten baniak. Baniak, zmieści się. O, jest ok. Równo tutaj dobra. I spokojnie, słuchaj, tutaj jest bardzo ważne, żeby nie schować te kciuki, bo często się zaczynają kciuki. Schować te kciuki i tu wal. Nie tak, uderzę. Spokojnie, to nie jest łatwe, ale jak porobisz parę razy, nie, widzę, że spokojnie. Jak porobisz parę razy... A, to człowiek opanuje. Tak, dokładnie, ja też. Wiesz, dobrze, spokojnie. Stara się głową nie ruszać, bo głowa ci prowadzi wszystko, nie? Czekaj, równo. O, spokojnie. Zacznij spokojnie, o to. Nie jest łatwe, nie? O to. Takie warto sobie taką piłeczkę do domu kupić i sobie działać nawet przed telewizorem. Chyba ci 5 minut dziennie, 3 dni i masz opanowane, w głowie, nie?
Nie jest łatwe, nie jest łatwe. Z piłeczką jeszcze Krzychu musi troszeczkę popracować. Nie, to dobrze, ja pierwszy raz w życiu takie coś miałem. Odpocznij. Wiesz, jak ja bym ci dał joka na plecy pierwszy raz, też byś zatańczył. Lecimy teraz delikatne, na koniec. Uniki, mam, mam, mam. A jeszcze gumy zobaczymy, jak tam na gumie sobie waria brać. Nic do gamy dzisiaj. A chcesz pokopać? No nie wiem, no. Dobra, nie, na koniec jeszcze zrobimy specjalnie dla ciebie, zobaczymy jaką masz moc w kopaniu. Raz, dwa, o, tak. Od razu w dół. Dobra. O, tak jest i przejście. Pam, 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 ho. Spokojnie, za dużo nie? Raz, dwa, ho. Tak. Jeszcze raz powolki. Raz, dwa, zejście. I stój tu. Stój tu, z tej strony. No. I od razu w dół idziemy. O, takie. Aha, dobra, żeby się nie ruszył. Tak. Raz, dwa, ho. O, za nisko troszeczkę. Dobra. Raz, dwa, ho. Też tutaj musi być 5 czerwca Namysłów SA. Otwarcie nowego centrum Solo Team Namysłów. Naprawdę będzie się działo. Pierwszym potwierdzonym gościem jest Krzysztof. Więc spadajcie, bo będzie się działo. Jak ja to zawsze powtarzam, ze mną nie ma nudy, pamiętajcie. To jest taka zabawa już, nie? Zobaczymy, jaki masz po prostu balans, jaką masz koordynację. Przy tym ćwiczeniu ważne jest to, żeby nie szarpać się z piłką. Tutaj, jeżeli będziesz stał fajnie na piłce, później będziesz jak kogoś złapieć w parter, w bocznej, to ciężko będzie spod ciebie wyjść po prostu, ale musisz to ponowić. To nie jest łatwe, to niby się takie wydaje, ale robisz pierwsze ćwiczenie, jak zrobisz to... Nie pęknie. Nie, mam nadzieję, że nie. Powolutku. Ja mam śliskie nogi strasznie. Spokojnie, bliżej. Pa, dobra. Widzę, poczekaj. Pierwszy błąd. Zejdź, bo już widzę, że nie możesz. Pierwszy masz błąd taki, że jesteś tu za blisko i tyły. Tutaj są bardzo ważne tyły haczyki. Patrz na moje haczyki tyły. No. One mają być na piłce. Aha. I tam sobie palcami rozkminiam, wiesz. Dobra. Ja sobie steruję tą piłką palcami dosłownie, nie? I drugie, patrz, nie możesz, bo niektórzy tak walczą z nią, nie? A musisz patrz, powolutku, pa, nie walczyć z nią. Hop, jedna noga, druga noga. Tak, moja piłka jest strasznie śliska już, bo ze mnie się leje. Patrz. Hop, hop, jest. Jeżeli to opanujesz, lecisz dalej. Hop, hop. Jeżeli to opanujesz, to już tak opanowałem. Mam nadzieję, że się teraz nie wypierdolę. Juraz. Spipkujesz teraz. Juraz, ty nie na KSW, no to Ninja Warrior go bierz. To patrz, tutaj hardcore jest taki, że mało ludzi to potrafi. Może jakiś challenge za niedługo. Nie wiem, czy mi wyjdzie oczywiście. Ach, prawie. A myślę, że Ninja Warrior nabór jest, ty. Czyli do Ninja Warrior. O. A wiesz, że się zastanawiałem na tym? No ale kurczę. No. Uścisk tylko mieć potwornie mocny. Mam dobry. No. Mam dobry. Myślę, że mam dobry. Dawaj, jeszcze raz na piłeczkę. Tylko słuchaj, patrz. Najpierw sobie daj jedną nogę. Tutaj najpierw palce. I cała linia musi dotykać palce. Cała linia. I teraz patrz. Nie szarpiesz się. Patrz na mnie. Hop. O to nie szarpiesz się z nią. Tak. Wgrałeś się z nią. Tak. No jest. Nie o to chodzi, kurde. I stop. Bardzo ładnie. Który raz piłkę robisz? Pierwszy. No. Pierwszy raz. Wszystko pierwszy raz robię. Bardzo ładnie, naprawdę. No, tu widzę, że nowy nabytek fejmu rośnie, chociaż i tak już jest duży. Za bardzo. Ale tak szczerze, jakbyś dostał propozycję z twojej mama, z kim byś chciał się tam zmierzyć? Masz takiego kogoś czy nie? Ja ci powiem tak, ja tu przyjechałem do ciebie zobaczyć, co to za sport, liznąć tego sportu, a nie już o propozycjach myślisz. Ale wiesz, dobrze sobie radzę, nie ma na to czekać. Bo to tak jakbym przyszedł do ciebie, do mnie, pierwszy gościu na trening Strongmana i się pytał, kiedy na Giant Life poleci. Ty, ale to w fejmie tak jest często, wiesz, o co chodzi. Ja, słuchaj, ja ci powiem tak, ja jestem taki, że jak gdzieś mam iść, no, to ja najpierw chcę coś umieć, no, a ja jeszcze nie umiem ale nic. Ale ja, o, panie, nie umiem nic na piłce już jak ryba w wodzie. Nie, naprawdę, fajnie to wygląda. Musisz więcej trochę potrenować piłeczki, tej piłeczki. Koordynacji. Gumy dużo. Nie, z koordynacją masz spoko. Teraz pokażę
wariatów, jak się kopie, aczkolwiek nie będę pokazywał, a on, za czym jaka ma moc w kopnięciu, bo jeszcze tego wcześniej dzisiaj na treningu nie było. Jest na koniec treningu jeszcze, przyobserwujemy. Jak, bo w strzale moc jest, szczególnie w prawym, naprawdę, łeb urywa. Kasi, muszę sobie wziąć taką miękką tarczę, żeby mi kurde nóg nie uwaliło. O. Mamy tarczę. Na razie, żebyś mnie nie uszkodził, wariacie. Lowy, tak? Spokojnie. Ale lowy. Tak, tutaj najpierw sobie spokojnie, powolutku zaczynamy, delikatnie. Czy low? Low. Tu. Ho, ho, ho. Bardziej. Ho, ho. Nie, ja się boję to trzymać, nie? Dawaj. Ja pierdolę. Kurwa. Moc. Nie, to nie jest kurwa ściema. Mówię wam poważnie, nie? Dawaj. Czekaj, spróbuję się kurwa zaprzeć, nie? Ja pierdolę. Nie, starczy, bo mi połamiesz ręce. Ty! Kurwa! Kopię jak słoń. Czy jak tak pierdzielniesz kogoś w hejmie, jeżeli do tej walki bym miał oddać. Kopię się tu na górę, to nie tu. No, ale wysoko kopiesz, ty. Jak już tu uczyłem kopać, tu. Ale nie, no jak... Łopa! Jak tak właśnie, o, to widzę, że technicznie kopiesz, bo czujesz... Na górę masz lecieć. Czujesz mięsień, pan, czujesz mięsień. O. I widzę, że wiesz, że też kopałeś. Mordeczki. Tak wyglądał dzisiejszy trening. Zostawcie subika i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Fajny progresik jak na pierwszy trening. Co powiesz o tym? No nie padłem, nie zażygałem się. No, jest zajebiście. Oczywiście jest zajebiście. Jakieś, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dawajcie jakieś pytanka pod filmem. Zajrzę, odpowiem. Pamiętajcie o subiku i dzwoneczku. Dziękuję jeszcze raz, Krzychu, za odwiedzinki. I do następnego, piona.